Cześć. Dzisiaj idziemy do pralni. Przynajmniej taka była oficjalna wersja tego, co dzieje się na terenie tego obiektu. Miała to być po prostu pralnia chemiczna, w której prana jest odzież. Jesteśmy na terenie pralni. Taka była oficjalna wersja tego, co się ma tutaj dziać. Okazuje się, że pod pralnią znajdowała się największa w Polsce nielegalna plantacja marihuany. Pomimo tego, że była zlikwidowana blisko 10 lat temu, to ile dobrze pamiętam, to jeszcze ten rekord nie został pobity co do jej wielkości. Zajrzymy do cieciówki. Chyba nie wkładasz na to. I w takim momencie masz wejście. No, zapadne jest już takie. No taki inaczej w kabinie, który się sobie. Tak naprawdę na no, połowie tego, to było nie tego. Kurwa, myślałem, że jest płyce i myślałem, że to jest na wysokość człowieka, wiesz? Tak? No, to tam będzie. Thank you.
kurde, to żyje. Wbijamy do części mniej oficjalnej. Dobrze jest. Możesz schodzić. Dobra, w tamtą stronę jest hala. Nie wiem jak to. Zacznijmy sobie może od tej, co? No, robi wrażenie konkretne, naprawdę. Masakra, ile tutaj tego musiało być. Gdzieś ktoś w jakimś filmie, jeżeli dobrze pamiętam, mówił, ile byli w stanie w ciągu tego okresu zebrać. To były naprawdę konkretne ilości. Tak, no niż i nawodnienie, i napowietrzenie ciepłym powietrzem. Tu masz cały czas w podłożu rurę z ciepłym powietrzem, która szła. System kropelkowy. Jest tunel, zobacz. Tam jest. Tunel ewakuacyjny. To jest to. Nie mam zamiaru tam się ładować, bo jakoś nie lubię specjalnie takich małych pomieszczeń. To jest ten tunel ewakuacyjny z całego miejsca. Wychodzi kilkadziesiąt metrów dalej za posesją, gdzieś w lesie, gdzie jego wyjście jest dość dobrze zamaskowane. Spróbujemy może potem je znaleźć, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno nie będzie to łatwe. Gruba rura kanalizacyjna, czy te kręgi, wyłożone piaskiem, żeby można było na miękko ze stamtąd wyjść. No niestety, ja wiem po ostatnim filmie, że wyjście jest zamknięte. Z 10 metrów jak nic. Z 10 metrów jest. No tak wygląda, jakby po prostu za terenem wychodziło, nie? Niekoniecznie jakoś super daleko. Co mi przyszło na stare lata? Sigh.
Kurwa, to jest najlepsze, jak pies się, kurwa, będę kręcił tam. No, czekaj, no bo już chodzi. Dobra, dobra. No jest tak, z 10 metrów korytarz. Na końcu są metalowe drzwi z zamkiem i zaśrubowane. No bo tu jest, wiesz, tu jest poziom ziemi, już tutaj widać. Muszę to przyjąć, więc na bank wychodzi, no, musi tak być. Zgardeni mieli system nawadniania. Dobry. Dobra, to pierwsze. Zahaczyłem o linkę kamerę, możesz wciągnąć powoli. Masz? Mhm. Jest. To jest tu. Nie wiem, co wystawić.
pomimo temperatury nie było widać kurwa, nie? Bo samolotem jest to nie? Była, nawet nie tak było widać właśnie jakieś duże zużycie prądu czy wody, no to było to usprawiedliwione tym, no kurwa prania, tak? Potrzebują tyle prądu i wody. Właśnie takimi metodami jak sprawdzanie zużycia wody, czy właśnie jakąś kamerą termowizyjną, czy nie ma jakichś, wiesz, tych, to tutaj się niestety to nie sprawdzało. No wbrew pozorom, jak na taką zaawansowaną tą, to chyba za długo nie podziałali, mi się wydaje. Stosunkowo oczywiście. Z pralni plantacji, które wychodziło gdzieś w lesie. Zakręcał się prosto na jakieś 10 metrów. I? No i mówię, tam była metalowa, ta, metalowa płytka. Wypadało to w tym studzience, tam gdzie widzieliśmy światło. Mówisz? Tak, bo nawet jak jest koniec metalowej hali. No. Tego byś tam nie widział stamtąd. To na pewno nie jest to, co było za tymi drzwiami. Nie. To nie jest to. Na 100%. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na terenie małej miejscowości.